Od wielu lat polscy alpiniści odnoszą sukcesy w Himalajach. Teraz na podbój nepalskich rzek wyruszają krakowscy kajakarze. Chcą przepłynąć Dudh Koszi, która nazywana jest bezlitosną rzeką Everestu, ponieważ otaczają ją strome ściany skalne i ma odcinki niezwykle trudne do pokonania. W ciągu sekundy przepływa nią 400 metrów sześciennych wody. Dla porównania Dunajcem 20 metrów. Takie m.in. skoki oraz eskimoski, świeczki i kartwile. Trenuje 11 uczestników grupy, która chce pokonać jedną z najtrudniejszych rzek świata, biorącą początek w śniegach i lodach Mount Everestu. Uczestnikami wyprawy są doświadczeni kajakarze górscy, którzy przepływali ekstremalnie trudnymi rzekami Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Korsyki. Żeby sobie poradzić z tym, na co się porywamy, no, trzeba wcześniej spróbować. Dudh Koszi jest trudno dostępna, płynie w głębokim wąwozie z dala od szlaków komunikacyjnych. Rzeka bardzo trudna, o dużym spadku. W tej naszej 6-stopniowej skali trudności, WW1 najłatwiej, WW6 najtrudniej, ona ma 5. i 6. stopień trudności, a więc to, co wytrawnych kajakarzy najbardziej ciągnie w takie rejony. Na Dudh Koszi występuje zjawisko glow. Polega ono na tworzeniu się niewyobrażalnie wielkiej fali pędzącej w dół rzeki, wywołanej oderwaniem się ogromnych części lodowca. W 1985 roku było takie właśnie widowiskowe zjawisko, które niosło bardzo dużą masę wody, 17 razy więcej niż normalnie tam przepływa. Zmiotło wiele mostów, wiele miejscowości położonych poniżej. Przygotowania do wyprawy trwają od 1,5 roku. Rozpocznie się ona w październiku, gdy poziom wód w nepalskich rzekach osiąga stan umożliwiający ich przepłynięcie. Rzekę, widząc tą, którą się widzi z góry, całkiem inaczej odbiera się, będąc na dole, będąc w jej środku, będąc w tym żywiole. Jeśli znajdzie się sponsor wyprawy, to krakowscy kajakarze jako pierwsi Polacy przepłyną bezlitosną rzekę Mount Everestu.